Jest 21:30, czas podsumować dzień w Kurierze Warszawy i Mazowsza. Natalia Nowak-Podbrożna, dobry wieczór. Ruszyła 7. edycja filmowego konkursu historycznego dla młodzieży Patria Nostra. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodych ludzi, kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. Zadaniem konkursowym było zrobienie animacji na temat historyczny. Każda grupa po zgłoszeniu dostawała przedział czasowy, tam chyba tygodnia, i tam były różne wydarzenia historyczne do wyboru. Wybraliśmy temat lekcji Jana III Osobieskiego. Wszelka aktywność na polu takim właśnie promującym historię bardzo mnie cieszy. Było to dla nas bardzo interesujące doświadczenie, które nas w sumie przybliżyło do siebie, jakby sama współpraca dużo nam dała na przyszłość. Film jest bardzo krótki i trzeba to tak ująć, sprytnie, dobrze, żeby w krótkim czasie pokazać taką migawkę ważną, historyczną. Konkurs ma piękny wydźwięk patriotyczny. Tutaj niezwykle ważne są zdolności, pomysły młodzieży, więc cieszę się, że młodzież te swoje pomysły potrafiła wykorzystać.